Cześć, z tej strony Koćpak.pl.uk, więc dzisiaj pojechałem na przejażdżkę rowerem z tatą i znalazłem te wszystkie kołpaki. Znalazłem jeszcze trzy przejechane, to znaczy dwa były przejechane, a drugi był uszkodzony w bardzo złym stanie, ale ich nie wziąłem. Mieliśmy po nie potem wrócić, bo zostawiłem je w tym miejscu, w którym je znalazłem. Mieliśmy wrócić, ale nie wróciliśmy po nie. To był czarny, uszkodzony, uniwersalny kołpak, bardzo ładny. Drugi to był Chevrolet rozjechany, a trzeci to był Ford Fiesta rozjechany. No, to bym ja dzisiaj pierwszy raz znalazłem Chevroleta, nigdy Chevroleta jeszcze nie znalazłem. Szkoda, że był rozjechany. Dobra, no więc jechaliśmy po takich bardzo ruchliwych ulicach. Jechaliśmy też przy autostradzie. Była taka ścieżka, przy autostradzie była i znalazłem parę kołpaków, nie? Dobra, zacznijmy od tego. Jeszcze chciałbym przeprosić za bardzo złe zdjęcia i filmy tych kołpaków. Ten telefon robi straszne zdjęcia i filmy, naprawdę nie wiem. Kamerę ma przestraszną. No, to jest najgorsza kamera, z której kiedykolwiek robiłem filmy i zdjęcia. Wszystkie zdjęcia są takie jakby zamazane, nieostre, filmy też. Ohyda. Naprawdę szkoda, bo są takie piękne zdjęcia. Dobra, zacznijmy od tego. Vauxhall Vectra. Znalazłem go na autostradzie. Wszystkich kołpaków nie robiłem zdjęć. Vauxhall Vectra, szkoda, że uszkodzona, to znaczy zniszczona, oczywiście ją wyrzucam. Przy autostradzie film, zdjęcia nie ma, no wyrzucam ją, szkoda, że, bo bardzo bym chciał taką wersję tego kołpaka, bo to jest Vectra, a Astra ma tu takie dziurki, jest trochę inna, to jest 16, a Astra jest 15 chyba, dobra. I jak byłem z tatą, to było takie miejsce i poszedłem tam szukać kołpaków, tam były krzaki, wszystko znalazłem w tym miejscu tego i tego. Dobra, Vauxhall Astra, one są tak popularne tutaj w Anglii, że szkoda gadać. Drutu nie ma, zaczepów tu nie ma, ale go nie wyrzucam, bo nie wiem czemu, ale lubię trzymać popularne kołpaki, żeby pokazać, jakie one są popularne, dziwne. Vauxhall Safira albo Vectra. Nie wiem, czy to jest Safira czy Vectra, bo Vectra ma inne zaczepy od Safiry. Taki uniwersalny, bardzo ładny angielski. Nie bardzo ładny, ale może być, nie? I zobaczcie, najlepsze znalezisko dzisiejsze. O kurde, nie wiem co to jest, czy to jest rower? I szkoda, bo zdjęcie tego kołpaka jak leżał, był odwrócony tam. Okropne, zamazane całe, dziwne, nieostre, a szkoda, bo takie piękne zdjęcie by było. No, powiedzcie mi, co to jest, czy to jest rower? Czy Austin? Mój tata nawet nie wie, co to jest. To bardzo ładne Renault. Zawsze chciałem takie znaleźć, zawsze. Zdjęcie tego kołpaka jest akurat dobre, nie jest takie zamazane. Drut jest tutaj zły, niedobry, to znaczy wygięty. Kiedyś, jak znalazłem tego Vauxhalla Cavaliera, tego bardzo rzadkiego, to widziałem taki, nie mogłem go wziąć, no, za to dzisiaj znalazłem. On jest dosyć taki ciężki, nie? Rower 25, nic takiego, mi się te kołpaki podobają. I taki Ford Focus Studio, bardzo ładny. Bardzo lubię te kołpaki, mam ich bardzo dużo. Fiat 500. Kurde, mać. Kolejny rozjechany, przejechany, uszkodzony. Tam wisi.
taki, mam dużo tych Fiatów 500, tylko że wszystkie są albo rozjechane, albo przejechane, albo zaczepów z tyłu nie ma. No ja nie mogę, ja bardzo chcę takiego dobrego całego. I bardzo ładne znalezisko to jest Nissan. Dekielek od Nissana. Są trzy wersje tego dekielka, to znaczy dla mnie są cztery. Renault, Nissan, Vauxhall i Opel, ale Vauxhall i Opel to jest to samo. Nissan jest najrzadszy z tych wszystkich, on jest najrzadszy. Myślałem, że jak leżał, to że to jest Renault, ale to jest Nissan, one są rzadkie. Więc są cztery wersje tego dekielka. I tyle, pa!